Sponsorem programu jest firma Bonimed, producent suplementu diety P-Complex, naturalnie dla kobiet. Dzień dobry Państwu, witam po raz kolejny. Dzisiaj pytanie, które spłynęło od Pani, która choruje na zespół policystycznych jajników. To zespół chorobowy, który wydaje się być chorobą ginekologiczną, ale nie jest tylko taką, dlatego że ten zespół chorobowy oddziaływuje na bardzo wiele różnych aspektów życia kobiety. Jest on bardzo popularny u kobiet, występuje około 15% tak przypadków. Ja nie będę się może skupiał na mechanizmie na choroby, na czym on polega, bo to jest tutaj jakby, mamy tylko krótki czas na to, natomiast będzie na ten temat webinar na Telewizji dla Zdrowia, proszę szukać, albo też na profilu facebookowym też będzie na ten temat więcej. Teraz tylko krótko na temat surowców zielarskich, na temat istoty choroby. Choroba się rozpoznaje jakby w ten sposób, że musi pacjentka mieć 2 z 3 objawów, które są tutaj przedstawione na rysunku, czyli cykle bezowulacyjne lub wydłużenie cyklu miesiączkowego, hiperandrogenizm, czyli podwyższony poziom testosteronu i cysty na jajnikach. 2 z 3 powinna mieć, ale proszę Państwa, pamiętajcie, że towarzyszy też temu, drogie Panie, bo to w sumie do Was jest informacja, towarzyszą temu też objawy takie jak hirsutyzm, czyli na przykład te Panie mają większe uwłosienie na skórze, mają trądzik i też się tutaj może pojawić, mogą cierpieć na bezpłodność, ale mają też objawy zupełnie z innej strony, bo ta choroba powoduje insulinooporność, czyli spadek wrażliwości tkanek na działanie insuliny, czyli hormonu, który obniża poziom glukozy w surowicy krwi, ale także buduje tkankę tłuszczową. Wysoki poziom insuliny to oczywiście to również problem z otyłością i te panie również to mają. Tak więc jak widzicie, zespół policystycznych jajników to schorzenie wielokierunkowo działające, w wielu miejscach się jakby uwidaczniające. Co można stosować? Jakie surowce zielarskie mają badania w tym kierunku? No więc do tych surowców należą te, które Państwo teraz widzicie na ekranie. Obok tego na zielono są referencje, czyli badania naukowe, które prowadzono. I tutaj mamy lukrecję, piwo niebiałą, niepokolanka, cynamon, pluskwicę groniastą, palmę sabal, miętę, buzdyganka naziemnego, więc jest tych surowców trochę. Pytanie jest teraz, czy one mają badania. I tutaj krótko bardzo tylko Państwu chciałem pokazać, że cynamon na przykład pokazano, iż poprawił cykliczność menstruacji w 90% przypadków. Lukrecja stosowana w tym schorzeniu regulowała cykle miesiączkowe. Niepokalanek redukował poziom prolaktyny. Często się zdarza właśnie w przypadku tego schorzenia. Mamy też połączenia surowców zielarskich, które możemy stosować. Lukrecja z piwonią w badaniu, którym tutaj Państwu prezentuję, redukowała poziom wolnego testosteronu, zmniejszała poziom hormonu LH. Z tego stosunku LH do FSH on jest zaburzony w przypadku PCOS-u. Cynamon z piwonią powodował poprawę wskaźnika owulacji między innymi. Tak więc, jak Państwo widzicie, są możliwości również łączenia tych produktów ze sobą i te efekty będą bardzo dobre. My stosujemy od jakiegoś czasu takie połączenia i naprawdę mamy zaskakująco dobre efekty u pacjentek z bardzo różnymi schorzeniami ginekologicznymi, ale też dermatologicznymi, też metabolicznymi, bo ten PCOS działa i powoduje uszkodzenia w różnych aspektach. Więc jest na to szansa. Odsyłam Państwa do webinaru, który będzie niebawem dostępny, tam będzie szeroko to opisane, zwłaszcza te badania na ziołach. Także, drogie Panie, jest nadzieja, PCOS da się regulować również z użyciem preparatów ziołowych. Dziękuję uprzejmie i do miłego zobaczenia. Sponsorem programu była firma Bonimed, producent suplementu diety P-Complex, naturalnie dla kobiet.